Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Riders Republic. Wreszcie już w tym odcinku odbiorę główną nagrodę Riders Republic za 7000 gwiazdek. Specjalnie sobie zostawiłem jeszcze parę do wbicia, dosłownie 10. Zaraz wybierzemy sobie jakieś wydarzenie i to jest kolejny odcinek również poświęcony skuterowi śnieżnemu. Ale fajna sprawa, jeszcze udało mi się odblokować kolejne wydarzenia nowe, sponsorskie, które nigdy nie były rozgrywane, więc zbieram już na następny odcinek. I kolejna sprawa, że jak się okazało, tych wydarzeń związanych ze skuterem śnieżnym jest więcej niż 10, dokładnie chyba 11. Więc jedno wydarzenie też przejdzie na następny odcinek. Okej, lecimy z tematem, bierzemy zabawki. Wykonaj trik kordowa, wykonaj następującą liczbę nowych trików podczas wydarzenia 12 i wykonaj epicki trik z lotem trwającym 5 sekund. Ok. Kordowa, jeszcze tylko sprawdźmy sobie, jak się robi. Kordowa, RT góra, ok. A, tu od razu mamy możliwość przeniesienia się centralnie obok. Zaraz, jeszcze raz. Coś takiego. Kordowa, czyli RT w górę, 12 trików i 5 sekund z epickim. Fajne wydarzenie, 26 trików do dyspozycji. Ja lubię sobie załatwić kordowę jak najszybciej. Ok. Mam nadzieję, że zaliczy nam. No i teraz lecimy z epickim. Jest epicki. No to lecimy dalej. Ok, szukajmy sobie miejscówki odpowiedniej na kolejny fajny trik. Ok, połowa trasy. Możemy się zawrócić kawałek, żeby wykorzystać sobie więcej tych trików. Co jest ciekawe, tutaj nie ścigamy się z nikim tak naprawdę, tylko musimy ukończyć i wypełnić te zadania, bo to co zauważyłem, że tutaj no nie ma po lewej stronie punktacji, tak jak zawsze z botami, tylko po prostu trzeba ukończyć, realizując zadania. Ale to wyjątkowo właśnie tylko w tym zauważyłem, tak jest. Ok, wybierajmy sobie jakieś fajne takie wyskoki. Ok, to był za mały wyskok, tutaj coś mamy. Dobra, tutaj też. Dobra, 75%. Okej. Staram się takie dosyć bezpieczne te triki robić. Wow! Ależ ominąłem to drzewo. Na farta.
Dobra, zawróćmy się kawałek. Mamy jeszcze 10 trików, a poziom już za chwilę się skończy. Chciałbym jeszcze parę wbić. Pamiętając o tym, że właśnie mamy skuter i możemy w każdej chwili się cofnąć trochę. Jeszcze dosłownie kawałek. Coś takiego. No i lecimy. Okej. I zdążyłem. Zdążyłem. Siedem trików. To nic. Tutaj możemy przydzwonić, to niczemu nie szkodzi. Meta. I udało się wszystkie zrealizować zadania. I zarazem możemy już odebrać główną nagrodę Riders Republic. 7005 gwiazdek. Odkryj kartę. I mamy pakiet Złoty Dym. Ten pakiet zawiera maskę, czaszkę ze złotym dymem, strój oraz tytuł legendy Riders Reach. Oraz 3000 kasy. No i dobra, to od razu sobie załóżmy. Głowa. Jest. Nieźle. Okej. A co jeszcze ciekawe? Dostaliśmy jakiś strój? Dostaliśmy? Nie, chyba. Tylko tu. Okej, dobra, mniejsza o to. Lecimy. O, jest, się dymi. No, nieźle. Sporo naprawdę czasu trzeba poświęcić na to, ale jest to tak przyjemny czas, trzeba przyznać, bo gra jest naprawdę kozak. Okej. Co mamy tutaj? Front flip i Shaolin i Holy Grab. I 350 tysięcy. Holy Grab. Zobaczmy, jak się robi. Holy Grab. LTRT dół. Czyli w górę wyskoczyć i w dół. Okej. A Shaolin? A Shaolin LT góra. Okej. Okay. 350 to jest naprawdę sporo. Trzeba chyba zdjąć może i wtedy założyć na inny sport. No i tym razem jest to naprawdę bardzo trudne wyzwanie. Jedne z trudniejszych związane ze skuterem. Ale udało mi się tutaj dokonać pewnego zajebistego odkrycia. Teraz pokażę, o co chodzi. Na razie wbijmy sobie Shaolin front flip, nawet z dublem, i jeszcze Holy rider flip. Ok. To, o czym trzeba pamiętać, żeby też Holy grab, jeszcze jeden Holy grab i jeszcze jeden, nie zdążyłem. Ok. To, o czym trzeba pamiętać, żeby nie przejeżdżać zbyt szybko tego wyścigu. Bo jest to bardzo krótki wyścig, ale mamy skuter, więc możemy w każdej chwili powrócić, trzymając się tylko cały czas śniegu i nie wyjeżdżając za bardzo w prawą lub w lewą stronę. A odkrycie, którego udało mi się dokonać, bo już dłuższą chwilę kacę to wyzwanie, które jest naprawdę, uważam, bardzo hardkorowe. Zastanawiałem się, czy można wjechać aż do samego początku. I zauważyłem, że tam jest kawałek śniegu po lewej stronie. I jak się okazuje, da się wjechać, ale trzeba bardzo uważać. Zaraz pokażę, jak wjechać, żeby się udało.
zbliżamy się, więc za chwilę tu po lewej stronie będzie blokada. I teraz tak punktacyjnie, dosłownie, cały czas trzymamy się śniegu i uważamy na linię. Nie możemy wjechać, bo jak wjedziemy w linię, to cofnie nam czas i zadania dodatkowe będą już niezrealizowane. Więc bardzo uważamy i teraz dajemy na maksa. I jak się okazuje, jesteśmy w momencie, w którym startowaliśmy. Ciekawi mnie, czy twórcy wiedzą o tym, czy dali taką możliwość dla nas, żebyśmy właśnie próbowali, ale żeby to było trudne, czy rzeczywiście nie myśleli, że ktoś będzie tak próbował. Ok, 7 trików. Spróbujmy jeszcze raz wjechać na samą górę. 7 trików, 86 200, a 350 do nabicia. I gaz. Wymaga to chwilę wprawy, ale jak widać można. Trzeba uważać, żeby też nie przesadzić z trikami, żeby gleby nie przywalić. Okay. Ok, spróbuję jeszcze raz. 129 tysięcy. Teraz by się przydało tam naprawdę jakiegoś dobrego trika wyczesać. O, mało brakowało. Można oczywiście na wariata spróbować szybko to zrobić, wjechać, ale najlepszym jednak patentem jest uważając pulsacyjnie. O, mało brakowało. Mało brakowało. Mówię, to wcale nie jest takie proste. Trzeba bardzo uważać. Okej. Dwa bym chciał te triki, żeby weszły i teraz jeszcze... Okej. Spróbujmy jeszcze raz. Albo na koniec będzie. Na koniec będzie jeszcze dobra miejscówka. Dobra, lecę. Będę szukał. Ok. Jedziemy. Wszystkie triki wykorzystane, już tylko dojechać. Ale tutaj jeszcze jaki wyskok. O kurde. O tutaj dojechać. Wow. $178 000 i drugi przejazd. I znowu trzeba bardzo dobre triki wyczesać. To nic, to nic. Tak się czasem dzieje. Tutaj całe szczęście to nie ma znaczenia.
wrócimy sobie i powtórzymy ten trik. Tu nie można używać tylko cofania. Ale jest to tak hardkorowe wyzwanie, że nie będę od razu powtarzał całego. Jako że się udało już naprawdę bardzo dobry wynik zdobyć. 193 tysiące i 12 trików, więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Dalej ryzykuję tą stroną znowu, żeby wyczesać dobrego trika. I gazu. Okej. Musimy poprawić to, co się nie udało. Okej, 26 tysięcy, całkiem fajnie. Okej. No i dobra. I teraz zawróćmy się znowu. Trzeba cały czas uważać, żeby nie dotknąć lewej ani prawej strony. Nie może dojść do cofnięcia. Może dojść do upadku, ale nie do cofnięcia. Tu trzeba naprawdę taktycznie też podejść do tego poziomu, żeby go wymasterować. Ale zauważyłem, że jest możliwość. Ten trik tutaj ryzykowny z tą lewą stroną, ale można. I teraz znowu pulsacyjnie pykamy. Cały czas uważając. I rura. Okej, 8 trików jeszcze, bardzo dużo. Więc czeszemy. Okej. To nic. Dobra, 6 trików jeszcze. I sporo punktów do nabicia. Więc musimy znowu wracać tam. I ryzykować tą drogę. Musimy teraz dobrego trika wyczesać, żeby z 25 tysięcy albo z 30. Fajnie by było, żeby już dobić do 300 tysięcy. Okej. Zawsze stresuje mnie ten wjazd tutaj, bo wcześniej jak ćwiczyłem ten wjazd, to często mi nie wychodził po prostu. Aha, za dużo. Spróbuję teraz na pełnym gazie. Udało się. Ryzykowne, ale udało się. Szkoda, że tak późno. No dobra, to teraz lecimy na pełnym gazie.
double front flip. Onto the back flip. Okej. 314 i 3 triki. Lecimy na pełnym gazie. Zauważyłem, że jak człowiek się wyuczy, to nawet jest lepiej, tak? Bo przynajmniej szybko. Ryzykownie to ryzykownie, ale... ale szybciej przynajmniej. Ok, 326 tysięcy, dwa triki. No, czy to się uda? Te pod ukos triki coś mi nie wychodzą, a chciałbym. No nie to chciałem. Okej. Jeden trik i 7000 do zdobycia. No już mi idzie to fachowo, muszę przyznać. Okej. Udało się. Więc teraz już tylko dojechać. Wow, co to było za wyzwanie. Muszę przyznać, że... trzeba i taktycznie do tego podejść i właśnie znaleźć sobie jakąś konkretną miejscówkę. Wow, ale mało brakowało i by mi cofnęło czas. O kurde. Nie, całe szczęście, że to się nie stało. Może będę uważał. Nie chciałbym na koniec naprawdę tego zepsuć. No i udało się. Wow, ciężkie zadanie. Znalazłem patent, który się opłacił. Okej. Jako, że tamte wyzwanie wyszło bardzo długie, to może skrócę odcinek do kilku mniej wyzwań, ale jeszcze jedno. I na koniec jeszcze jedna sprawa, bo zapomniałem o tym wspomnieć wcześniej, bo po aktualizacji ostatniej pewne wydarzenia zostały utrudnione na elitarnym poziomie. Najsławniejsze wydarzenie do farmienia strików rowerowych, czyli przeboje i wyboje, zostały no, znacząco utrudnione. Teraz trzeba bardziej się postarać, żeby tutaj przyfarmić i wygrać na elitarnym poziomie jako pierwszy. Ale znalazłem inny poziom i jest to zarazem jedno z moich ulubionych wyzwań z gry, które pokażę na koniec, więc jeszcze jedno może ze skuterem i później pokażę te wyzwanie do farmienia. Nie we wszystkich poziomach się zmienił poziom trudności, aczkolwiek tutaj zauważyłem też w tym wyścigu do farmienia na rowery elitarne, wyścigi rowerowe, rowery zjazdowe. Tutaj też jakby jest nowy bot, o wiele lepszy, aczkolwiek dalej można wykorzystywać skrót i dalej farmić na tym poziomie. To co się nie zmieniło, to dalej na tym poziomie, jeżeli chodzi o śnieżne triki, można spokojnie też farmić, za każdym razem wygrywając w bardzo prosty sposób. Mówię, nie sprawdzałem wszystkich wyzwań, ale sprawdziłem część. I na koniec pokażę moje ulubione do farmienia na triki rowerowe. A teraz przejdźmy do skuterów.
Jeszcze raz. Jakieś teraz prostsze bym chciał wyzwanie. Zdobądź 3000 punktów wykonując Shaolin. Zdobądź ponad 71,5 tysiąca bez cofania. Wykonaj doskonały trik z lotem trwającym 3 sekundy bez cofania. Okej. Okay. Będzie trzeba oczywiście znaleźć sobie znowu miejscówkę odpowiednią do tego trika. No i wszystko sobie dobrze ułożyć, czyli Shaolin. Shaolin to jest chyba LT i w górę. Będzie trzeba przez jakiś czas, to nie będzie problem, zdobyć 71,5 tysiąca. To wnioskuję, że będzie to krótki wyścig i mało trików. I doskonały trik z lotem trwającym 3 sekundy. Trzeba znaleźć dobrą miejscówkę. No i jak się okazuje, jest to naprawdę fajne wyzwanie. Trzeba tylko uważać na bramki, żeby wszystkie zaliczyć. Ja lubię sobie zacząć od Shaolin. Wbicia. W ten sposób. Teraz cały czas uważając na bramki, szukamy kolejnych okazji na to, żeby zrobić jakiegoś trika. Nie została pominięta. Bo czas się nie zdążył odliczać. Okej. Ja bym się zawrócił nawet kawałek. Żeby tutaj ten trik lepiej wykorzystać. Okej. No i dobra. Siedemdziesiąt 5000 wbite. Powtórnie Shaolin. Tylko czy trik 3-sekundowy niesamowity zrobiłem, nie wiem. Tutaj nie będę ryzykował na tym skoku, bo już parę razy mi się nie udał. Ale tu już zaryzykuję. Okej, mało brakowało, ale się udało. Tu też nie będę ryzykował. Aczkolwiek już tu, tak. Okej, 78%. Tu jest, patrzę, niebezpiecznie trochę. Ciekawe, czy można w ogóle już by było przejechać. Ale blisko było do cofnięcia czasu. Koniec. Zobaczmy. No i udało się, i elegancko. No i okej, na zakończenie odcinka pokażę jedno z moich ulubionych wydarzeń z gry i zastępujące właśnie ten poziom do farmienia, czyli przyboje i wyboje, o którym wspominałem wcześniej. I jest to również wielkie wydarzenie, więc przydatne jest to wydarzenie często do wyzwań sponsorskich. I to wyzwanie jest bardzo proste do ukończenia i jest bardzo szybkie, mimo że się składa również z dwóch podejść, to jest to naprawdę bardzo szybkie wyzwanie. No i już pokazuję, dlaczego ten wyścig jest taki zajebisty, bo po prostu Thor to jest kozak. Mamy jeszcze dużo trików do dyspozycji, możemy tu naprawdę wyczesać bardzo dużo, wykorzystując każdy możliwy moment na przyczesanie trika. Przy okazji, ale ten dym to jest faza.
Piękny trik. Kozak się czeszy triki. Tutaj te rampy, to wszystko jest tak fajnie zaplanowane. Kozak. Cztery triki i jak widać już dawno mamy pierwsze miejsce, więc jest tu bardzo łatwo wbić to. Okej. I teraz mamy drugi etap. I dalej czeszemy. Musimy 192 tysiące zaledwie, a mamy jeszcze 11 trików do dyspozycji, więc to już pokazuje, jak łatwo jest tutaj tak naprawdę wbić to. Ale triki, no kozak. Temu, że właśnie tu można wyskakiwać ostro i można sobie tu pozwolić na naprawdę wiele. Pięć pełnych obrotów. Ale fajnie. No jest to przyjemny poziom. Dlatego właśnie go tak lubię. Polecam ten poziom do farmienia. Big props. Some people believe District Ride is a matter of life and death. No i dobra, ja również sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.